No niestety w badaniach okazało się, że w momencie, kiedy zakochujemy się i zaczynamy z kimś być, a szczególnie kiedy zaczynamy z kimś mieszkać, znacznie wpływa to na to, co jemy i jak jemy. W momencie, kiedy kobieta wchodzi w stały związek, szczególnie mówimy o związku już małżeńskim, okazuje się, że niestety zaczyna przybierać, za to mężczyzna utrzymuje swoją masę ciała. Natomiast po rozwodzie kobiety chudną, a mężczyźni, ponieważ nie ma się już kto nimi opiekować i ich odpowiednią dietą, nabierają ciałka. Jeśli chodzi o zamieszkanie razem, przede wszystkim problem polega na tym, że często przejmujemy niekorzystne nawyki żywieniowe naszego partnera, zamiast zarażać go tymi pozytywnymi, które mamy. Mówi się o tym, jako że para jest wspólnikami w zbrodni, jeśli chodzi na przykład o jedzenie słodyczy. Jeśli partner na przykład wróci późno do domu i przyniesie pudełko ciastek, a my właśnie zasiadamy do sałatki, no zaczynamy tęsknie patrzeć w kierunku ciastek zamiast naszej sałatki i dajemy się skusić. Często też, kiedy mówimy, co dzisiaj zjemy na kolację, nie chce mi się gotować, ktoś rzuca, któryś z partnerów rzuca może pizza, no i trudno się wtedy nie oprzeć takiej pokusie. Więc niestety jakby przyzwolenie drugiej osoby na podjadanie jakby jest takim trochę dla nas usprawiedliwieniem i często też nie kontrolując swojej masy ciała regularnie okazuje się, że letnie ubrania po zapoznaniu kogoś w okresie jesienno-zimowym nie będą na nas pasować. Powinniśmy pamiętać, że to, że jesteśmy razem, to nie znaczy, że jesteśmy jednym. Więc każdy z nas ma prawo do swojego odrębnego stylu jedzenia, produktów, które jemy, ponieważ to, że nasz partner lubi na przykład jajecznicę na bekonie, a my jej do tej pory nigdy nie jadłyśmy, tak, nie znaczy, że zaraz musimy zacząć tą samą jajecznicę z nim jeść, bo możemy zrobić sobie również jajecznicę, ale na przykład z pomidorami, bez dodatku tłuszczu i wtedy to już będzie zupełnie inny posiłek. Również kiedy partner coś je, nie musimy jeść razem z nim. Możemy napić się w tym czasie herbaty, możemy porozmawiać. Szczególnie w Polsce jest zakorzeniony taki dość mocno zwyczaj jedzenia wspólnych posiłków, jako ten taki element wiążący rodzinę, jakąś komórkę społeczną, ale to nie musi być posiłek, to może być posiłek partnera, to może być nasza herbata bądź kawa, bo jeśli dopiero co jedliśmy, tak, nie powinniśmy się zmuszać do jedzenia. Tylko problem polega na tym, że niestety to jedzenie, kiedy na nie patrzymy, zaczyna kusić, ponieważ jedzenie oczami jest nie tylko powiedzeniem, ale jest również procesem fizjologicznym, kiedy oczy widzą, to przewód pokarmowy i układ pokarmowy chce również tego jedzenia fizycznie spróbować.